Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch preparatach. O preparatach hybrydowych, które zawierają kwas hialuronowy i kwas LD polimlekowy. Natomiast, żeby rozmawiać o kwasie LD polimlekowym, musimy wspomnieć o kwasie L polimlekowym. Za chwilę wytłumaczę, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim. Kwas L polimlekowy jest stosowany w medycynie od bardzo dawna. Jest stosowany choćby w chirurgii do produkcji nici wchłanialnych, którymi zaszywamy tkanki. Co on daje? On daje nam bardzo silny wzrost i produkcję kolagenu. Co za tym idzie, dużo szybciej goi się rana, którą my zaszywamy tymi nićmi. Stosowany jest też i w ortopedii czy w stomatologii. Natomiast w medycynie estetycznej jest on stosowany z bardzo fajnym efektem. Na przykład nici biostymulujące, które są produkowane z kwasu L-polimlekowego, które możemy stosować w okolicy oka, da nam to fajny efekt stymulacji produkcji kolagenu przy wiotkości na przykład powieki dolnej. Natomiast założenie nici nie jest tak precyzyjne jak podanie samego preparatu. Niestety kwas L-polimlekowy nie mógł być podawany w okolicy oka. Natomiast na rynku był preparat, który na przykład na rynku amerykańskim świetnie się sprawdzał, bardzo dużo zabiegów było wykonane z bardzo fajnym efektem. Natomiast ten preparat przysparzał nam jako lekarzom troszeczkę problemów, bo musieliśmy go rozrobić kilka dni przed zabiegiem, ale też i pacjentom, dlatego że pacjent po zabiegu musiał okolicę, która była poddana działaniom kwasu L-polimlekowego, masować nawet kilka razy dziennie przez kilka tygodni od zabiegu, żeby uniknąć powstania grudek, które tworzyły się. Dlaczego tworzyły się te grudki? Dlatego że kwas L-polimlekowy miał strukturę krystaliczną. On wyglądał pod mikroskopem jak potłuczone szkło i niestety miał tendencję do sklejania się, czyli te cząsteczki kwasu L-polimlekowego sklejały się, tworząc grudki. Dlatego pacjent musiał rozmasowywać. Natomiast od jakiegoś czasu na rynku są dwa preparaty zawierające kwas LD polimlekowy. Różnica jest taka, że kwas LD polimlekowy nie ma struktury krystalicznej, natomiast ma strukturę sferyczną, malutkie mikrosfery, w zależności od preparatu. Tak jak wspomniałem, są dwa preparaty zawierające kwas LD polimlekowy. Pierwszym z preparatów jest to preparat, który się nazywa Juveluk. Preparat zawiera 50 mg kwasu LD polimlekowego i 30 mg kwasu hialuronowego, który jest nośnikiem tak naprawdę kwasu LD polimlekowego. To, co da nam kwas hialuronowy, wiemy, będzie wiązał nam cząsteczki wody, będzie dawał fajny efekt nawilżenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwas LD polimlekowy, będzie bardzo silnie stymulował nam produkcję kolagenu. Jakie są wskazania do stosowania tego preparatu? Wskazania to cienie pod oczami, ubytki objętości w okolicy powieki dolnej. Spokojnie możemy w tej okolicy stosować z bardzo fajnym efektem. Zaznaczona dolina łez, wiotkość skóry szyi, dłoni czy twarzy. Preparat jest naprawdę bezpieczny, może dawać obrzęki. Kwas hialuronowy będzie nam wiązał wodę, więc może nam dawać obrzęki i zdarzają się dość spore obrzęki w okolicy powieki dolnej. Natomiast z racji na wielkość tych mikrosfer, akurat w tym preparacie jest od 10 do 40 mikronów, wielkość cząsteczki, on nie spowoduje zatkania naczynia, nawet jeżeli trafimy na naczynko, czyli jest naprawdę bardzo bezpiecznym preparatem. Drugim preparatem, który zawiera kwas LD polimlekowy, jest to lenizna. Różnica polega na, po pierwsze, stężeniu kwasu LD polimlekowego. W leniźnie będziemy mieli troszeczkę większe stężenie, będzie to około 170 mg kwasu LD polimlekowego oraz 30 mg kwasu hialuronowego, nieusieciowanego hialuronowego. Różnica też będzie polegała na wielkości tych mikrosfer. W leniźnie będą one troszkę większe, od 50 do 60 mikrometrów.
Natomiast dalej jest to bardzo bezpieczny preparat, nie powoduje okluzji naczynia, nie będzie powodował nam zatkania się naczynia w razie, gdybyśmy podali. Natomiast gdzie możemy stosować leniznę? Leniznę możemy stosować szczególnie u osób z nasilonymi oznakami starzenia się skóry, u osób na przykład po 40 roku życia. U osób, które potrzebują zwiększenia objętości, na przykład zapadających się obszarów twarzy, czyli do takich zabiegów typowo wolumetrycznych, świetnie sprawdza się u osób z atrofiami, na przykład u osób z AIDS, gdzie twarz zapada się. On bardzo fajnie i bardzo silnie stymuluje nam produkcję kolagenu, ale nie tylko, bo też wpływa nam na tkankę podskórną i na odbudowę tej tkanki podskórnej. Bardzo fajnie sprawdza się przy korekcji wgłębień skóry, takich jak załamania na skórze, zmarszczki, bruzdy, a także w przypadku opadania twarzy i wiotkości skóry. Natomiast ten preparat możemy stosować też w okolicy pośladków, żeby ujędrnić, dodać objętości pośladkom, w okolicy ramion. Natomiast tutaj już troszeczkę inaczej będzie on rozrabiany niż w przypadku takiej typowej wolumetrii na twarzy. Przy wiotkości skóry, szczególnie tutaj kobiet przy tak zwanych pelikanach, czyli przy tricepsie, jeżeli ta skóra jest wiotka i opadająca, on bardzo fajnie nam będzie stymulował, ale też i w okolicy kolan, w okolicy ud, biodra, wszędzie tam, gdzie możemy mieć wiotką skórę albo obszary, które wymagają do dodania objętości. Zabieg jest stosunkowo bezbolesny. Możemy go wykonać albo za pomocą kaniuli w przypadku lenizny, albo za pomocą igły w formie mezoterapii zwykłej w przypadku żuweluka. Natomiast, tak jak powiedziałem, on nie będzie wymagał od pacjentów masowania po kilka razy dziennie przez kilka dni. Efekt jest bardzo fajny. Do pełnego efektu czasami nie wystarczy jeden zabieg. Przy żuweluku zabieg możemy powtórzyć po 2 miesiącach dopiero, bo dopiero po 2 miesiącach oceniamy efekt końcowy zabiegu. Musimy dać skórze czas na stymulację produkcji kolagenu. Średnio od 1 do 3-4 zabiegów. Z reguły jest to około 2-3 zabiegów, żeby mieć fajny, naprawdę bardzo fajny efekt wypłycenia, zniwelowania tych sińców pod oczami. W przypadku lenizny efekt oceniamy dopiero po 3 miesiącach i dopiero po 3 miesiącach ewentualnie możemy wykonać kolejny zabieg. Czas samego zabiegu, przygotowanie preparatu to jest około 30 minut. Dlatego, że preparat musi zostać po rozrobieniu, musi zostać włożony do specjalnego urządzenia, które wytrząśnie nam ten preparat, żeby dobrze go wymieszać. Natomiast sam zabieg, w zależności od tego, czy to będzie mezoterapia, która nam potrwa troszeczkę dłużej, czy to będzie za pomocą kaniuli podawane, trwa od 10 do pół godziny. Obszar poddawany, szczególnie jeżeli podajemy w formie mezoterapii, może być znieczulony za pomocą opatrunku okluzyjnego z lignokainą. Zapraszam serdecznie Państwa i na konsultacje, i na zabiegi do Neurobeauty w Lublinie, gdzie teraz wykonujemy zabiegi. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do salonu Neurobeauty na ulicy Leszczyńskiego 25 w Lublinie oraz do obejrzenia następnego filmiku. Dobranoc.